I siemaneczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnej recenzji na moim kanale. Dzisiaj Mikkel Damsgaard, czyli już kolejna recenzja karty Future Stars. Co mogę powiedzieć o tej karcie? Mega boost do statystyk, ale prezentują się one bardzo fajnie. Dobry wzrost, bardzo dobre pracowitości, jak na napastnika, bo o tym właśnie będę mówił. Moim zdaniem to jest idealna karta na napad. Dlaczego 4x4? Bardzo dobra sylwetka w grze, flair. Ogólnie bardzo dobre tempo, którego moim zdaniem nie trzeba boostować, trzeba się skupić właśnie na wykończeniu i na tym, żeby trochę podrasować dribbling, mianowicie reakcję. Bardzo dobre podania, bardzo dobre rzuty wolne, spoko wrzutki, dobra wizja, więc te podania będą spoko. Karne, tam woleje, to nie obchodzi mnie, ale bardzo dobry attacking AI, czyli 90 tego ma, 85 wykończenia, teraz będzie miał 95. Bardzo dobry dribbling, zobaczymy z tymi zboostowanymi reakcjami, jak będzie grał. 10 siły na pewno mu doda dużo i 96 jumping tutaj po upgrade'zie moim zdaniem dużo. Dobra stamina. Zobaczymy jak się będzie prezentował na pozycji napastnika, a później w trzecim, czwartym spotkaniu zobaczymy go jako skrzydłowego. Walki tych, wiesz, gości wszystkich. O, Damsgaard. Powiem wam na to sylwetkę. Piłeczkę sobie daleko wypuszcza, więc... Więc tutaj powiem wam... Nie jest najgorzej. 100 koła za taką kartę. Dobra. Ale bardzo dobrze się ustawia ta karta. To jestem bardzo, bardzo zadowolony. Mega dobrze się ustawił. Wlachowicz podanie do Kiesy. Damsgaard. Sam na sam. 1-0. No, powiem wam. Nie, ten Damsgaard jest kozakiem. Chłop się ustawia. Naprawdę bardzo dobrze ten Damsgaard. Aj. Niewiele zabrakło. Ja mam pomysł na Vlachowicza. Brawo, Verde. Aj, złe podanie. Masz Mbappe, Varane, Diaz. Czemu na Vlachowicza nie zmieniło? Brawo, Vlachowicz. Co? Brawo, Chiesa. To akurat dobrze poszedł. To mi się podobało. Nie główką, kurwa. Mogłem się trzymać, żeby dało z voleja. Damsgaard. W ogóle on na pozycję tak się wystawia, że to szok. Trochę siły pokazał. Dusan. Spalony. Kosowo. Ale to taki team tam jest, czy co? Vlachowicz. Brawa. No i chuj w niebo, nie? Jude Bellingham, a ktoś ma Juda. Damsgaard, co movement zrobił w tej sytuacji, to jest kurwa szapoba, nie? Niesamowity movement w tej sytuacji zrobił Damsgaard. Niesamowity movement. Co obronił De Gea teraz, ale Damsgaard co movement robi. Spróbujemy coś zrobić. O,
dobrze. No to akurat Wachowicz wykurwił ładnie bramę na siłę. To z Future Starów miał szansę na karierę. No w tym roku właśnie dali takie Future Starsy, że każdy już gra w piłkę, w sensie w swoim klubie. I czas na podsumowanie karty Mikaela Damsgaarda. Jestem bardzo, bardzo zachwycony, że mogłem testować tę kartę. Dlaczego? Ponieważ jest to moim zdaniem idealny napastnik, bądź w taki skrzydłowy, grający jako napastnik w formacji 4-2-3-1. Bardzo, bardzo dobry. Mogę go polecić. Co mi imponuje w tej karcie, to jego wykończenie. Naprawdę prawa, lewa noga, wszystko siedzi. Bardzo dobre podania, szczególnie długie podania. Tutaj jest 82, ale w grze prostopadłe piłki bardzo dobre. Plus 10 siły daje mu dużo. Moim zdaniem idealny styl gry dla niego, ponieważ te reakcje są zboostowane do tego stopnia, że ta karta gra bardzo, bardzo fajnie. Jeżeli miałbym ocenić fan z karty, dałbym 9,5. Bardzo dobry za 100 tysięcy monet. Moim zdaniem spoko cena. Jeżeli chodzi o value właśnie do ten, dałbym dychę. Może dychę, nie. 9. Jakby kosztował z 80 tysięcy, byłaby dycha, tutaj jest 9,2, 9,5. Overall karty dałbym mu 9,2. Bardzo dobra karta, moim zdaniem, na bardzo, bardzo dobre granie. Bardzo tani. Słabe linki, ale moim zdaniem tego nie wyklucza, patrząc na to, jakie karty w tym roku dostajemy. Seria. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to suba i komentarz, w którym powinniście napisać, jaką kartę powinien zrecenzować następną, bądź jaka jest wasza opinia o tej karcie. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się.